Teraz prosiłbym pana Jakuba Szewczyka o odpowiedź na pytanie, o komentarz, być może do tego, co Karolina powiedziała, ale też informacje koniecznie, bo wszyscy chyba jesteśmy ciekawi właśnie, jak ten program resortowy zapowiedziany w ustawie, bo rozumiem, że ministerstwo już nad nim pracuje, jak on ewentualnie będzie wyglądał i co on tak naprawdę będzie finansował, tak? Bo to jest istotne, dlatego że ustawa daje bardzo szeroki zakres, a rozumiem, że wy się na czymś tam skoncentrujecie pewno w tym pierwszym programie. Także panie Jakubie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja skorzystam z tych ram, które Karolina stworzyła, czyli tutaj porównania dietetycznego. Tak, porównania dietetycznego. No bez przesady. Ale jeszcze, jeśli można, to jeszcze tak trochę otwierając ten wątek, bo jakby z perspektywy właśnie tych różnych instrumentów wsparcia, zwłaszcza finansowego, myślę, że warto dwa słowa powiedzieć o tym, co w samej ustawie o ekonomii społecznej się znalazło. I tam kluczowa sprawa to jest powiązanie wsparcia finansowego z takimi dwoma zasadniczymi celami, które zresztą też w ustawie zostały wskazane, celami i samej ekonomii społecznej, ale szczególnie przedsiębiorstw społecznych, czyli reintegracją i usługami społecznymi. No i najbardziej wyraźnej, też myślę sprawdzonej i przetestowane dzięki środkom europejskim są te instrumenty powiązane z tworzeniem miejsc pracy. Ja nie będę może szczegółowo tutaj omawiał, bo to też prawda, szkoda cennego czasu, ale w każdym razie te mechanizmy, które wcześniej funkcjonowały w odniesieniu do spółdzielni socjalnych, teraz będą funkcjonować również w odniesieniu do przedsiębiorstw społecznych, czyli środki z Funduszu Pracy i PFRON-u na tworzenie miejsc pracy i pokrywanie kosztów wynagrodzenia. To jest, myślę, taki jeden zasadniczy, ważny kierunek. Jest on o tyle ważny, że te mechanizmy w jakimś stopniu wspierają nie tylko reintegrację, ale także realizację usług społecznych, dlatego właśnie z tego względu, że ten cel funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w zakresie realizacji usług społecznych znalazł się jako równoważny cel, który umożliwia uzyskanie tego statusu. Te podmioty, które działają w celu realizacji usług społecznych, również będą mogły skorzystać na takich samych zasadach z instrumentów wspierających zatrudnienie osób wykluczonych. I to oznacza jakby otwarcie dostępu do tych mechanizmów na nowe grono przedsiębiorstw społecznych, no bo do tej pory w EFES-ie jednak zawsze wymagane były te kwestie związane właśnie z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zatrudnienia osób defaworyzowanych. Teraz również wsparcie będzie dla tych przedsiębiorstw społecznych, które działają w branży usług i to jakby wystarczy. Też cała grupa instrumentów w ustawie o ekonomii społecznej związana jest z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. I tak trochę nawiązując do tego, o czym mówiła pani prezes, a propos właśnie konkurencyjności, to ja jestem bardzo ciekawy szczególnie tego instrumentu, który powinien służyć stymulowaniu popytu przez możliwość obniżenia wpłat na PFRON za dokonywanie zakupów w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne. I być może nie jest to jakieś szczególnie popularne rozwiązanie, ale kto wie, czy nie będzie to jakiś punkt odniesienia w przyszłości do szukania właśnie takich popytowych rozwiązań, no bo nie są to dotacje, tak? Nie są to, czy nawet nie są to środki zwrotne, ale właśnie taki sposób na pobudzanie tej konkurencyjności i w jakimś stopniu równoważenie szans przedsiębiorstw społecznych właśnie w tej rynkowej rozgrywce. I jeszcze, to tylko tak, to było na marginesie, ale jeszcze o usługach społecznych. W tym kontekście wydaje mi się, że chyba jesteśmy na progu takiego trochę nowego otwarcia, to znaczy rola przedsiębiorstw społecznych czy podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych, ona już jest widoczna i,
i niezaprzeczalna. Natomiast teraz w związku z tym, że wokół usług społecznych dzieje się wiele, chociażby trwające prace nad regionalnymi planami deinstytucjonalizacji, te prace nad strategią DI na poziomie krajowym, no już zakończone, ale to te działania programowe schodzą w dół. Ja myślę, że jest to no, taki impuls, który pozwoli na nowo myśleć o realizacji usług społecznych w samorządach i w tym kontekście również widzieć sektor ekonomii społecznej jako ważnego partnera. Ma i miejmy nadzieję, że pozwoli to na osiągnięcie właśnie tego efektu, w którym nie samo wsparcie dotacyjne czy wsparcie zatrudnienia jest tym kołem zamachowym, a właśnie udział w rynku usług społecznych no, pozwala na takie stabilne funkcjonowanie podmiotom ekonomii społecznej. Jednym z oczywiście jednym z kołów zamachowych. I to jest drugi istotny wątek. Zresztą taka inicjatywa, która samorządy ma skłaniać do tego, aby współpracować w zakresie realizacji usług społecznych z sektorem ekonomii społecznej, jest również planowana w nowej perspektywie. Teraz mam chwilę, jeszcze chwilkę, tak? Ale... Tak, chwilę na KPO. Jeszcze o programie, żeby pan zaznaczył. No właśnie, bo program resortowy, my trochę wymiennie posługujemy się tymi terminami program resortowy i KPO, dlatego że ustawa ekonomii społecznej daje możliwość przygotowania programu resortowego, a w KPO zobowiązaliśmy się do tego, że zrealizujemy inwestycje. I teraz zrealizujemy ją programem resortowym na podstawie ustawy o ekonomii społecznej. A więc przynajmniej w tym jednym wypadku to można traktować jako synonim. Dwa w jednym, tak? Tak, to jest, znaczy KPO daje taką możliwość, ale operacjonalizuje to po prostu ten program resortowy, który ostatnio konsultowaliśmy. Tam mamy ramy i możliwości swobody kształtowania programów resortowych są całkiem duże, to się zgadza, natomiast akurat ramy finansowe z KPO już na tak dużą swobodę nie pozwalają. Co więcej jeszcze, to źródło finansowania i finansowanie i środki finansowe z KPO raczej należy, my raczej traktujemy jako taki unikatowe źródło finansowania i miejmy nadzieję, że sytuacja, w której taki program będzie potrzebny, się więcej nie powtórzy, bo oczywiście kontekst jest pandemiczny i miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie szukać takich specjalnych rozwiązań później. Dlatego też bardzo chcielibyśmy, aby ten program był po pierwsze szybki, po drugie prosty, po trzecie dostępny, a po czwarte oczywiście zgodny z wszelkimi wymaganiami, które pozwolą nam później te środki od Komisji Europejskiej otrzymać. Dlatego też zakres działań, które w tym programie jest przewidziany, moim zdaniem jest dosyć szeroki. Tam nie ma jakiegoś wyjątkowego skonkretyzowania tego, co podmioty ekonomii społecznej musiałyby zrobić. Bo szczęśliwie udało nam się porozumieć w tym zakresie z Komisją, żeby nie sprofilować tego na przykład tylko na kwestie związane z zieloną transformacją czy cyfryzacją, bo po prostu potrzeby przedsiębiorstw społecznych czy w ogóle podmiotów ekonomii społecznej są szersze i mamy nadzieję, że środki z tego programu pomogą czy pozwolą, raczej pomogą niż pozwolą na takie trochę jednorazowe, ale wzmocnienie u progu nowej perspektywy finansowej, bo też właśnie to, o czym pan wspominał, wygaszanie i końcówka... Minutka, panie Jakubie. Ostatnie słowa. Wygaszanie tej perspektywy 14-20, to, że kończą się te projekty, to jest akurat ten moment, w którym najprawdopodobniej wydamy czy zakontraktujemy większość środków z KPO, tak? Czyli ten 2003 rok, w którym projekty OWES-ów czy projekty pożyczkowe będą na starcie. Mamy nadzieję, że będzie można tą potencjalną lukę w jakiś sposób zapełnić środkami z KPO. I tyle. Dziękuję bardzo. Muszę króciutko tylko mały komentarz, wychodząc z roli prowadzącego.
O, dzięki panie Jakubie, bo pan dużo poświęcił uwagi tym jakby typom czy rodzajom przedsiębiorstw społecznych, czy temu reintegracyjnemu i usługowemu. Rzeczywiście one w ustawie się znalazły. Natomiast ja mam takie wrażenie, że jednak ten usługowy jest nadal traktowany po macoszemu, dlatego że właściwie wszystkie uprawnienia poza zastrzeżeniem małych zamówień, które i tak do tej pory było dostępne dla spółdzielni socjalnych, pozostałe uprawnienia wiążą się jednak z kwestią zatrudniania osób należących do grup wykluczonych społecznie. Podobnie jest w tych instrumentach finansowych, nawet w KPO też jest kwestia zatrudnienia, a nie widzę jakichś takich innych instrumentów, które by rzeczywiście preferowały ten typ usługowy. Ale przepraszam, to musiałem ten komentarz dać, bo pan sam tutaj rozbudował też te dwa typy. Dziękuję serdecznie. Myślę, że ta dieta też, o której Karolina, posługując się tym określeniem, ono już tutaj będzie wykorzystywane pewno, tak. Myślę, że ta dieta też powinna być, mówię o tych instrumentach publicznych, powinna być taka, żeby nie zastępować źródeł niepublicznych, a przede wszystkim dochodów z działalności odpłatnej, działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie, to powinny być takie instrumenty, które zachęcają i stymulują taką działalność i tą konkurencyjność, tak, w tym zakresie.